właśnie zapytałem was, moi drodzy, czy chcecie vlogaska Sylwestra. Tu, 3 minuty temu, na fanpage'u. I oczywiście chcieliście, dlatego zapraszam. Dzisiaj, moi drodzy, zobaczycie Wrocław, bo jesteśmy we Wrocławiu. Może zrobimy wam unboxing apartamentu, czy coś w podobie, ogólnie widok z okna, który może wam nawet teraz pokażę, ale nie ma za bardzo tam raczej nic do oglądania. Teraz już wam pokazuję, o proszę, to bloczki, ale spoko, spoko będzie, będzie blok. Tak, nagrywam vloga. Co mam kupić? To co ci powiedziałam. Coś do picia. Tak, ale nie pokazuj, kurde, bez makijażu. Nie pokażę mnie bez makijażu, bo brzydko wyglądam. I słuchajcie, no i kobieta ma potrzeby, więc trzeba iść do sklepu. No nie, nie jest w ciąży, tak od razu mówimy. No Jezus, dobra, no po prostu wyślę Murzyna do sklepu i tyle. Nie, jakiego Murzyna? Ej, wiecie co on chciał zrobić wczoraj? Chciałam się wieczorem napić kawę, bo tak... Bo tak zmarzliśmy. No bo słuchajcie, bo ogólnie mamy... Co? Ja to powiem! Mamy taki tego... O. I chciałam się napić kawę, żeby się trochę rozgrzać i mówię, kurde, nie ma cukru, a ja kawę bez cukru nie piję. I Daniel chciał się ubrać o 23:00, iść po ten cukier, a jak dzisiaj go poprosiłam jakieś 15 minut temu, żeby... No to idę. To potrzebuję, to powiedział, ale ja nie wiem, gdzie jest jakiego... No, dlatego idę. No ale wczoraj byłeś gotowy. No i wyszedłem, mam nadzieję, że nie wieje za bardzo. Zobaczcie, śniegu nie ma. Za bardzo też, więc jest tak 2 na 10 kapa. Ej, no wieje mi tu, mam nadzieję, że będzie słychać, a nie ten, nie będzie za bardzo wiatru. To może, nie no, w sumie to tak przystaje. Jesteśmy w takim czymś. No mam nadzieję, że to widać. To jest Wrocław. Moi drodzy, jakby was to interesowało w ogóle, gdzie byliśmy, gdzie się bawiliśmy i tak dalej. Tak to wygląda. Z daleka. I może kogoś z was spotkam. Jeszcze nie wiem, w ogóle światło dziwnie pada. Tak chyba będzie lepiej. Muszę znaleźć teraz jakiś sklep. Nie wiem jak to zrobię. Ale mam nadzieję, że to zrobię. Jakby kogoś też interesowało, gdzie jesteśmy, to jesteśmy jakieś 20 minut od centrum. Znaczy od rynku, na którym w sumie i tak będziemy się bawić. W ogóle to jest, moi drodzy, taka ciekawostka, patrzcie, to kosztowało 120 zł, a to kosztowało 60. Głupi szalik, kosztował mnie drożej niż ta kurtka, gdzie tu jest tyle materiału, a tu jest tylko tyle. Pozdro dla, moi drodzy, sklepów wszystkich, jakichkolwiek odzieżowych, które sobie liczą. Ej, ręka mnie już boli od tego vlogowania. Dawno nie vlogowałem swoją drogą. A tam jest wesołe miasteczko. Teraz właśnie zauważyłem, wczoraj tego nie widziałem. Dobra, ja będę musiał znaleźć sklep, więc moi drodzy, zetru. Ej, powiem wam, że chyba będę musiał iść do tej galerii, która tam jest, bo ni chuja tutaj w pobliżu, moi drodzy, nie ma sklepu, więc jakieś 10 minut od naszego miejsca zameldowania, gdzie śpimy, będę musiał pójść tam. Nie wiem, czy to widać, czy nie, ale gdzieś tam mniej więcej, moi drodzy, jest Galeria Dominikańska. Może będziecie na tym większym ekranie widzieli lepiej, bo ja nie widzę. Zakupy w Żabce zawsze na propsie, ale nie wiem, czy mnie słychać. Tak w ogóle, moi drodzy, to zastanawiam się, gdzie się bawiliście na Sylwestrze, bo jak już to oglądacie, to pewnie już jest, na pewno już jest po Sylwestrze. Po pierwszym, jak to już publikuję, trochę się zmęczyłem. Kawałeczek do przejścia miałem, ale już jesteśmy na miejscu prawie. Już idziemy, znaczy ja idę. I kupiłem takie rzeczy tam, typu parówki, jakieś bułki, coś takiego. No i sobie zaraz zjemy. Jestem. Co tam?
I co, i to tyle? Ja. Okay. Kupiłem wszystko. Kupiłem i więcej niż wszystko nawet. Tak? Mhm. A po co? Bo jeszcze na przykład ja lubię do makaronu i do zupki pomidorowej zjeść sobie bułkę. Kupiłem jedynki. Takie gówno. Nie zawygodnie ci. Co? Nie zawygodnie ci. Nie, brązowe myśli. Pozdrawiamy brązowe myśli. Może będą to oglądać. A jak nie, to wyślijcie im linka. Że są u mnie. Mają pozdrowienia na vlogu. Nie ma to jak jeść zupkę chińską z garnka. Słuchajcie, ogólnie to zbieramy się już na Sylwestra. Mam na sobie, no wiem, że to będzie dziwnie wyglądało, ale mam jeszcze na sobie dwie pary spodni i mam koszulkę i jeszcze ubieram bluzę, bo może być zimno. Aha, to mój dziś outfit of the day. To więc tak, tu mam sweter, nie wiem gdzie kupiłam, ale był za jakieś 90 zł. Aha, w butiku w Wodzisławiu, tak jest. Dobra, po prostu się grubo zdradzić. Tu mam jeszcze takie białowody, żeby mi nie było zimno. Do tego tu mam rajstopki, tu mam, jak się to nazywa? Kolesą? Leggingsy takie ocieplane. I tu mam jeszcze spodnie z HM-u z wyprzedaży za 5 dyszek. Wzruszająca historia, także my, moi drodzy, idziemy. Już na miasto, jest godzina 18:20. Jak ci jest ciepło? Jest okej. Tam jest Galeria Dominikańska, my idziemy... O, zielone. My idziemy tam już niedaleko, tam już widać światło w ogóle. Moi drodzy, zastanawialiście się nad tym, że szampan to tak naprawdę nie jest szampan, tylko to jest wino musujące? Nie, prawda, bo ten ruski szampan to jest szampan, a to jest wino musujące. Rozumiesz? To jest inna kategoria alkoholu. Szampan to szampan, to... a wino musujące to wino musujące. Wszędzie jest napisane wino musujące, bo to jest wino musujące. To jest wino, to jest wino musujące. Nie, to, że ja kupiłam wino musujące, to znaczy, że to może być szampan, to jest wino musujące. Ty nie mów tego głośno, że to ty kupiłaś, to jest jednak procenty ma. No i... Mam już prawie 18. Prawie 18, to ty będziesz miała za rok. Co mnie to wchodzi? No, dobra, moi drodzy. Jeżeli mnie kochacie, to dajcie łapkę w górę. To my idziemy. Bo jeżeli nie będzie łapek w górę, to ja już tu nie będę w tych vlogach. A oni chcą mnie, a nie ciebie. Nie. Dobra. Jeżeli chcecie mnie, piszcie hashtag Madzia. Ona mi się wpieprza na vloga, no. O, idzie. Zostałem sam, także jak chcecie, wpadajcie do Wrocławia, moi drodzy. No nie, no i z koniec, tak. No i ja teraz idę wpieprzyć. On mnie bije. Wow! Był strzał. Ej, słuchajcie, jest o tyle lipa, że patrzcie, tu są bramki. My mamy, patrz, kupiłem sobie takiego freezera, bo stwierdziłem, że i tak nie piję alkoholu. To smakuje jak limonka. To jest niedobre. Niedobre to jest? To my mamy, kupiliśmy szampana, kupiliśmy freezera. I nic freezera. Nie możemy wnieść. Nie możemy nic wnieść, możemy wnieść tylko półlitrowe picie. Alkoholu w ogóle nie można wnieść. Tam wchodzą ludzie. A my, ja to za chwilę wypiję, bo to ma tylko w sumie 375 czy tam 275 ml. Tego Madzia nie wypije, bo 0,750 ml tego nie wypijemy. No, brawo TVP. Świetnie telewizja. Dlatego internet jest lepszy, dlatego tutaj jestem ja. Wypiliśmy i wchodzimy. Patrzcie, co ona w ogóle ma. Tak. Oszukać TVP2. Tam jest telebim. Oszukać TVP2, wypić wszystko. Nie wypić wszystko, tylko część wylać. Część wypić, bo ja na przykład swoje wypiłem. A mojego nie szło wypić, bo to było tak niedobre. To jest szok. Ale Wrocław, ale Wrocław, ja nie będę. Patrz, kto jest z ludźmi. Jak ja mam się tam wepchać? No to nie wejdziemy. Ale i tak mamy dużo miejsca. A tu jest choinko. Zatkaliśmy się pod scenę, ale ja nie wiem, czy wejdziemy dalej. Ale ja dam radę. Ona się upiera dalej, że wejdziemy. Jak jesteśmy blisko. Naprawdę blisko.
całość. Bawcie się dobrze. Jak się nie zobaczymy, to już teraz wam życzę szczęśliwego nowego. No i wspominajcie nas dobrze. No to pozdrawiam. To, co działo się, jak wychodziliśmy, moi drodzy, to była istna masakra. Ale teraz trafiliśmy do KFC z ekipą. Ilona, to wcale nie jest moja siostra. Psychofanka z Face'a. Tak, to jest psychofanka z Face'a. A widzieliście, jak jeden koleś się wbił na scenę? No oj, właśnie jeden koleś się wjebał na scenę, nie? I tam tańczy, nie? I za chwilę kurwa ochroniarze, o, nie trzeba kogoś zgarnąć. Kurwa, polecieli po gościa i dopiero go zabrali. Jest jakieś kolo na te latarnie. Drodzy, właśnie weszliśmy do apartamentu i zostały, ale ja mówię, do widzów mówię, nie mówię do ciebie, zostały, pamiątki po Sylwestrze, zobaczcie. A jest godzina prawie trzecia. Nie wiem, czy będzie widać. Coś tam powinno być widać, także Happy New Year! Na wszystkich, gdzie się bawiliście.